Bardzo dziękuję. Czy są inne uwagi, wnioski? Nie widzę. Zamykam pierwsze czytanie tego projektu. Przechodzimy do pierwszego czytania senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, druk 1534. Bardzo proszę pana senatora Gorczycę z tym samym zastrzeżeniem, o którym mówiłem, o przedstawienie zwięzłej informacji o projekcie. Bardzo proszę. Tak jest. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Jeszcze bardziej biorę sobie do serca słowa pana przewodniczącego i spróbuję maksymalnie skrócić moje wystąpienie. Panie przewodniczący, wysoka komisjo, panowie ministrowie, szanowni państwo. Nawet zrezygnuję z kilku zdań wstępu, ponieważ myślę, że to będzie krócej. Nowelizacja dotyka tylko materii dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego oraz wprowadza zapisy zwiększające ochronę praw człowieka Polskiego Związku Łowieckiego. Z czego wynikały zmiany? Konstytucja mówi wyraźnie, że czyn zagrożony karą oraz sama kara muszą być wyznaczone bezpośrednio przez ustawę. Nie jest dopuszczalne, by ustawa upoważniała do unormowania tych spraw aktem niższej rangi. A tak się działo w przypadku prawa łowieckiego, gdzie sprawy odpowiedzialności kar normował statut Polskiego Związku Łowieckiego. Co więcej, statut, który jest uchwalany przez władze związku, a więc nie nadawany, ani nawet nie zatwierdzany przez organy państwa. Tutaj należy zwrócić uwagę, że gospodarkę łowiecką można prowadzić tylko w ramach Polskiego Związku Łowieckiego, co znaczy, że związek ma charakter organizacji przymusowej, a przestarzała ustawa prawo łowieckie nadała mu uprawnienia samodzielnego decydowania o karach represyjnych, ingerujących w prawa majątkowe, a nawet w dobra osobiste. Te wszystkie mankamenty ustawy prawo łowieckie starali się znieść senatorowie. Po pierwsze, stworzono podstawę do działania dla Głównego Sądu Łowieckiego, powoływanego przez Krajowy Zjazd Delegatów, dla okręgowych sądów łowieckich, powoływanych przez okręgowe zjazdy delegatów oraz do działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, którego powołuje Krajowy Zjazd Delegatów. Po drugie, jeden z nowo wprowadzonych zapisów mówi, że obwiniony może ustanowić obrońcę spośród adwokatów, radców prawnych lub członków Polskiego Związku Łowieckiego. Po trzecie, od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne dotyczących powszechnych przewinień łowieckich, stronom przysługuje odwołanie do powszechnego sądu okręgowego, a więc wprowadzono możliwość odwołania do sądu powszechnego od szerszego niż dotychczas zakresu orzeczeń sądów łowieckich. Takie odwołanie nie będzie przysługiwało w przypadku kar za tak zwane inne przewinienia łowieckie o charakterze wewnątrzorganizacyjnym. Kary za te przewinienia nie mogą jednak dotyczyć ani zawieszania, ani pozbawiania prawa do polowania, ani przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich, ani pełnienia funkcji w organach związków i kół, nie mogą też naruszać praw i wolności osobistych lub majątkowych. Generalnie w nowelizacji uproszczono system kar przewidzianych dotychczas przez statut. I po piąte, określono maksymalną wysokość składki członkowskiej do PZŁ, ponieważ za nieopłacenie składek członek związku może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, więc w ustawie określono górną granicę tej należności. Zapis wynika głównie z tego, że osoby pragnące polować muszą obowiązkowo należeć do Polskiego Związku Łowieckiego, więc składki de facto upodabniają się do danin publicznych, a te zgodnie z konstytucją muszą być określone w ustawie. Po szóste, dookreślono uprawnienia nadzorcze ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim poprzez wprowadzenie dwóch zapisów. Statut Polskiego Związku Łowieckiego podlega zatwierdzaniu przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw środowiska uchyla w ramach nadzoru sprzeczne z prawem bądź statutem związku uchwały Polskiego Związku Łowieckiego. Działalność Polskiego Związku Łowieckiego skupia się na realizacji zadań z zakresu administracji publicznej i spoczywają na nim szczególne obowiązki. Ponadto Związek gospodaruje mieniem państwowym o znacznej wartości. Dlatego uznano, że otrzymaniu tak daleko idących przywilejów powinno towarzyszyć zwiększenie kontroli ze strony państwa. I kolejna sprawa, skreślono artykuł 42d prawa łowieckiego, który mówił,
o ocenie odstrzału co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Czyli w praktyce zniesiono osobną procedurę i osobny wymiar kar, jakie stosowano w przypadku złamania zasad selekcji osobniczej. My uważamy, że selekcja osobnicza i selekcja populacyjna, która jest naszym zdaniem ważniejsza, powinna odbywać się na szczeblu kół łowieckich lub też rad okręgowych, czy tam zarządów okręgowych. To dziękuję panie przewodniczący i to z grubsza. Jestem do dyspozycji państwa i w szczegółach mogę do każdego z punktów się ustosunkować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy pierwsze czytanie tego projektu. Proszę uprzejmie panie posłanki, panów posłów, kto chciałby zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo, pan poseł Kulesza, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie senatorze, koleżanki i koledzy. Ja myślę, że ten cel główny, który nam przyświeca, jest takim fundamentem, który nas na pewno będzie łączył, a nie będzie dzielił. Wszystko to, co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym i dotyczy prawa łowieckiego, braci myśliwskiej, jest zawarte w jednym i w drugim projekcie. Natomiast ja chciałbym zapytać pana senatora o rzecz następującą. To chodzi o wprowadzenie granicznej wysokości składki członkowskiej do Polskiego Związku Łowieckiego oraz zmniejszenie wysokości wpisowego. Co do zmniejszenia wysokości wpisowego, to też bym tutaj mógł zadać pytanie i jest kilka takich znaków zapytania. Natomiast ze swojego doświadczenia nie spotkałem się nigdy z organizacją społeczną, czy też zrzeszeniem, bądź też stowarzyszeniem, które mają tego rodzaju regulację ustawową. Nie spotkałem fundacji, stowarzyszenia, zrzeszenia, gdzie byłoby określona górna granica składki. Jest to dla mnie no, trochę zastanawiające, więc bardzo bym prosił pana senatora o wyjaśnienie tej kwestii. Bardzo dziękuję. Pan profesor Szyszko, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, wysoka komisjo, panie senatorze. Pytanie do pana Górniczy, bo znam ten projekt, ale znam i nasz projekt. W związku z tym chciałem się, jaki jest główny cel tego projektu tak naprawdę? O co tutaj rzeczywiście chodzi w tym projekcie? Tym bardziej mówię, jakie jest jakby pana uzasadnienie, że w stosunku do takiej organizacji jak Polski Związek Łowiecki, Stowarzyszenie, projekt chce, aby no, minister zatwierdzał statut. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Inne pytania? Pan poseł Gos, bardzo proszę. Ja też mam pytanie, panie przewodniczący, do pana senatora. Mianowicie chcę zapytać też, jakie są pobudki, żeby od selekcji osobniczej odejść. Ten dorobek jest, bym powiedział, niekwestionowany przez nawet międzynarodowe organizacje łowieckie, nasz polski. To jest element bardzo ważny naszej kultury i tradycji łowieckiej. To jest, wydaje się, że dla środowiska, dla pewnej takiej, bym powiedział, pozytywnej rywalizacji, ale również z pożytkiem dla środowiska przyrodniczego i oczywiście za tym idzie populacji zwierzyny łownej. Wydaje się, że ta selekcja, mimo że oczywiście są różne wzory, bo są kraje, gdzie nie dba się o to, a my się szczycimy tym, że jesteśmy na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o prowadzenie w ogóle selekcji i prowadzenie racjonalnej hodowli i chowu zwierzyny, czy wpływania, bo wprost nie możemy tak robić, na zwierzynę dziko żyjącą. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Pan poseł Wziątek, bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja nie ośmieliłbym się zadawać pytania także jako poseł wnioskodawca, ale jako poseł, który jednocześnie myśliwy, który zajmuje się łowiectwem od lat. Chciałbym zadać dwa pytania, ale zacznę od konkluzji, która wiąże się z obszarem związanym z legislacją, którą przygotowali posłowie. Otóż panie senatorze, uważam, że niedopuszczalnym jest stwierdzenie w uzasadnieniu, które jest zawarte w formalnym senackim druku, że projekt, który przygotowali posłowie, jest obarczony błędami, że jest niepoprawnie przygotowany legislacyjnie, a Biuro Analiz Sejmowych wyraźnie wskazało, że ma pełną poprawność legislacyjną, a uwagi dotyczą tego, co jest zawarte w projekcie senackim. Pomijając niestosowność tych uwag w oficjalnym druku senackim odnoszącym się do pracy Sejmu,
to chciałbym zadać pytanie związane tak naprawdę z pewną filozofią, która dotyczy funkcjonowania organizacji pozarządowych. Otóż państwo przekazuje część swoich uprawnień organizacji, która jest zrzeszeniem, organizacji, która ma cechy stowarzyszenia, bo skupia ludzi, którzy mają jedną pasję i misję do wykonania i jednocześnie nakłada państwo obowiązki na tą organizację w zakresie wypłacania odszkodowań za różnego rodzaju szkody łowieckie. A państwo wprowadzacie w swoim projekcie aspekt dotyczący ograniczenia wysokości składek. Czy tak może być w państwie obywatelskim, że to ustawodawca organizacji pozarządowej ustala, do jakiej wysokości mają być pobierane składki, a jednocześnie nie mówi nic o tym, do jakiej wysokości ma wypłacać szkody łowieckie. Jest głęboka niekonsekwencja i głębokie nieporozumienie co do filozofii funkcjonowania państwa obywatelskiego. I w związku z tym drugie pytanie. Dlaczego państwo w swoim projekcie wykroczyliście poza obszar, który wyraźnie jest związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego? Jeżeli mówimy, że wykonujemy wyrok, to w wyroku o żadnych składkach nigdy i nigdzie nie było mowy. Jest to głębokie wykroczenie poza obszar, który został wskazany przez Trybunał. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są inne pytania? Nie widzę. Ja od siebie dodam, że Szanowni Państwo, do 1995 roku stan prawny był taki, że szkody łowieckie szacowali i wypłacali odszkodowania leśnicy. Szukając pewnego kompromisu, daliśmy związkowi większe uprawnienia, czyli związek przejął na siebie obowiązek szacunku szkód i wypłacenia odszkodowań, no ale przy okazji dostał większe kompetencje i dziś z tego tytułu mamy określone problemy i te problemy musimy rozwiązać. Bardzo proszę pana senatora o odpowiedzenie na pytanie. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo chętnie ustosunkuję się do wszystkich tych pytań. A więc po pierwsze składka. W nowelizacji senatorowie proponują, aby ustawa określała maksymalną wysokość składki członkowskiej na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego. Za niepłacenie składek, i tu jest ta sprawa, że wykraczamy poza orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, za niepłacenie składek członek Polskiego Związku Łowieckiego może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a zatem zakres tej odpowiedzialności, wymiar składek, ale proszę mi pozwolić skończyć, wymiar składek powinien być określony w ustawie. Ponadto w związku z obowiązkową przynależnością do Polskiego Związku Łowieckiego osób pragnących polować, opłaty te upodabniają się do danin publicznych. Do danin publicznych, a te zgodnie z artykułem 217 Konstytucji powinny być określone w ustawie. I stąd po prostu jest poruszona sprawa składek. Poza ustawą pozostawia się kwestię składek na rzecz kół łowieckich, ponieważ przynależność do nich dla osób polujących nie jest obowiązkowa. Proszę państwa, mówimy tylko tutaj o jednym z obciążeń, to jest pomylenie pojęć, panie pośle, ponieważ składka ta nie ma nic wspólnego z odszkodowaniami za wyrządzone szkody, ponieważ... Proszę nie przeszkadzać panu senatorowi. To nie ma nic wspólnego, ponieważ ta składka idzie na utrzymanie głównie administracji łowieckiej, która nie została też zreformowana, jest 49 zarządów. Pomimo próśb ministra środowiska w poprzednich kadencjach, nie zostało to dostosowane do podziału administracyjnego kraju. Ta nadbudowa jest bardzo duża i to właśnie myśliwi uważają, że 98% zadań, jakie wykonuje Polski Związek Łowiecki, to jest praca w kołach łowieckich, u podstaw, na dole. Natomiast funkcja zarządów okręgowych i zarządu głównego jest funkcją pomocniczą. Tak powinno to być, a nie funkcją jakby nadzorczą pionowego zarządzania, powiedzmy, związkiem. To tak to wygląda. Także można w ten sposób. I chciałbym zaznaczyć, że organy Polskiego Związku Łowieckiego nie wykonują same zadań. Jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Zadania powierzone Polskiemu Związkowi Łowieckiego, a tym bardziej sposób ich realizacji,
nie uzasadnia obciążenia członków PZU daniną sięgającą obecnie około 300 zł, bo tak to jest w skali roku. Kwota ta mogłaby być spożytkowana bezpośrednio właśnie przez koła łowieckie, które mają bardzo dużo problemów. Dzisiaj koła, są takie koła, znam przykłady, które ogłaszają bankructwo, ponieważ jest tak, są wysokie odszkodowania, że te koła, pomimo że podwyższają składki członkowskie do 1,5–2 tysięcy, nie dają rady zapłacić za wyrządzoną szkody przez zwierzynę. Ważniejsze jeszcze jest to, że obecne przepisy pozwalają Związkowi Łowieckiemu w dowolny sposób ustalić wysokość składek członkowskich. Jutro może to być 500, a pojutrze 1000 zł. Także tak to, w taki sposób to uzasadniamy. To jest, taka jest opinia myśliwych. Ja naprawdę, w przeciwieństwie do wielu działaczy związkowych, jeżdżę bardzo dużo w różne miejsca, spotykam się z zarządami kół łowieckich, z myśliwymi i mówią, że rzeczywiście ta składka powinna być minimalna, taka, która rzeczywiście może utrzymać nierozbudowaną administrację w Polskim Związku Łowieckim. Do tej pory posłowie nie wiedzą, jaki jest budżet na wynagrodzenia zarządu. Także, ale to nie jest jakby tym tematem. Selekcja osobnicza, to było, zdaje się, pana posła. Tak. A więc proponujemy znieść osobną procedurę i osobny wymiar kary, jakie stosowano w przypadku zasad selekcji osobniczej. Wprowadzenie zasad selekcji osobniczej do systemu prawa powszechnie obowiązującego w myśl artykułu 15 prawa łowieckiego spowoduje, że osoba, która dopuściła się bezprawnego pozyskania, niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, zobowiązana będzie uiścić z tego tytułu karę finansową określoną przez rozporządzenie ministra środowiska z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej, której wysokość wynosi od 3 do 21 tysięcy złotych. Ponieważ bezwzględna ocena cech selekcyjności jest bardzo trudna w warunkach polowych, zachodzi obawa, że myśliwi nie będą chcieli ryzykować tak surowej odpowiedzialności i nie będą wykonywać odstrzału samców zwierzyny płowej, co zagrozi trwałości lasów i naruszy równowagę płciową populacji tych gatunków. Panie pośle, tak jest. Kilka dni temu odbyła się konferencja na Mazurach, która właśnie mówiła o bardzo zwiększonych szkodach w lasach państwowych. Dzisiaj to jest kilkaset milionów złotych, ale za chwilę przy takim przegęszczeniu zwierzyny będą to jeszcze większe straty. Czy społeczeństwo ma ponosić te koszty? My musimy doprowadzić do tego, żeby następowała jednak redukcja nadmiernie rozbudowanej populacji poszczególnych gatunków zwierzyny. Tym bardziej, że selekcja osobnicza nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, poza Polską praktycznie nie jest stosowana. Sprawdzaliśmy to i poza Polską praktycznie selekcja jest niestosowana. Nawet jej autor, profesor Pielowski, wycofał się z tego, uznając takie myślenie za błąd. Proszę Państwa, to można sprawdzić. Jak dowodzą badania naukowe, selekcja osobnicza nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego i ponad 50 lat obowiązania w Polsce selekcja nie jest. Państwo, bardzo proszę, ta sala jest styczna. Proszę o wysłuchanie Państwa. Nie przyniosła żadnych efektów. Od oficjalnego wprowadzenia selekcji osobniczej, mimo coraz to zmiennych kryteriów, staczamy się na równi pochyłej i mamy trofea znacznie słabsze niż kraje, w których się jej nie stosuje. Także, bo prawda jest taka, że jest szara strefa, że jeżeli myśliwy pozyska trofealną zwierzynę i po prostu ona nie odpowiada kryterium, to jej nigdy nie pokaże. Po prostu dzisiaj stosują specjalną amnestię dla myśliwych selekcjonerów, mielibyśmy trofea rekordowe. Tylko po prostu one są, nigdy nie będą pokazane, jeżeli dalej będziemy prowadzili właśnie tą filozofię. Wydaje się, że ta selekcja osobnicza, ja powiem tutaj coś, co też będzie pewnie szum.
istnieje po to, żeby władze Polskiego Związku Łowieckiego mogły utrzymywać dominację nad myśliwymi samowolnie, decydując o nakładaniu na nich kolejnych kar. Bo tak jest, bo proszę bardzo, jeżeli dzisiaj każdy z myśliwych wie, że jeżeli ze 100 metrów ma ocenić na przykład rogacza w pierwszej klasie biegu i odrost na porostku pół centymetra, no to konia rzędem temu myśliwemu, który to oceni z odległości 100 metrów, bo tak można praktycznie do tej zwierzyny podejść. Tak. Oczywiście, że tak, ale po co wprowadzać tego typu kryteria, skoro mamy problemy z wykonywaniem odstrzału? Obecnie selekcja osobnicza nie obowiązuje praktycznie w żadnym innym kraju, w efekcie czego to gospodarze poszczególnych łowisk decydują, jakie sztuki chcą mieć. Selekcja osobnicza powinna być prowadzona w kołach łowieckich, bo koło łowieckie, jeżeli chce mieć dobrą zwierzynę trofealną, to taką politykę będzie prowadzić, ale uważam, że ważniejsza jest selekcja populacyjna. Tu głównie chodzi o postarzenie populacji. Jeżeli chodzi o zwierzynę trofealną, choćby nawet jelenie, to wiemy, że postarzając jakby tą populację, dopracowujemy się po prostu do lepszych trofeów. I proszę Państwa, co do selekcji, to tak to uzasadniamy. Na pewno nic się nie stanie. W kołach łowieckich będą przestrzegane zasady selekcji osobniczej. Wierzę to bardzo głęboko. Koło każde będzie prowadziło swoją politykę w tym zakresie i naprawdę nic takiego się nie stanie. Selekcja populacyjna jest też ważna i o tym trzeba mówić. Kolejna sprawa to, co chcemy osiągnąć poprzez tą ustawę, to samo co zespół sejmowy. Chcemy po prostu zlikwidować wady konstytucyjne tej ustawy. Panie profesorze, tylko nam o to chodzi. Także uzasadniamy bardzo szeroko i zgodzili się również legislatorzy z tym, że wszystkie te poprawki, które wnieśliśmy, są uzasadnione w kontekście wydanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.